trudno wyobrazić sobie kaszubski krajobraz bez jezior. To już wiele lat temu ksiądz Antoni Pepliński śpiewał Stednic ci jezore, stednic ci las. W późniejszym czasie pieśń tą zmieniono właśnie na kaszepści jezora, kaszepści las. Można usłyszeć też opowieści o tym, że Pan Bóg mnogością jezior na Kaszubach chciał zrekompensować mieszkańcom tego regionu słabe gleby, nieurodzajne gleby, a ich przeciwieństwem są bogate jeziora. Ponieważ jeziora na Kaszubach od wieków dawały pracę i karmiły, żywiły. Mnóstwo ryb, takich jak okonie, płocie, karasie, szczupaki, ale również inne, liny, sieje, tak zwane muerenci, czyli sielawy. Warto przyjechać latem na Kaszuby i skosztować w przystaniach jeziornych czy też w restauracjach właśnie tych ryb. Można też spotkać na Kaszubach różnego rodzaju opowieści właśnie o tym, jakie ryby tutaj można złowić. Stąd tutaj w Płotowie krąży już od kilkudziesięciu lat opowieść o szczupaku wielkości konara od drzewa. Niestety smakował również tak samo jak konar od drzewa. Otóż ponad 100 lat temu Leon Styprekowski wybrał się na przechadzkę po polach, a w owym czasie panowała straszna susza. Kiedy tak szedł, zauważył, że w wyschniętym korycie po rzeczce leży jakaś bardzo gruba gałąź. Kiedy podszedł bliżej, spostrzegł, że ta gałąź się poruszyła. Zbliżył się jeszcze bardziej, a wtedy przekonał się, że to nie gałąź, ale sporych rozmiarów szczupak. Zabrał tą wielką rybę do domu. Gospodyni bardzo się ucieszyła, ponieważ w tamtym czasie panował głód. Niestety, kiedy rybę przyrządzono na kolację, okazało się, że wyglądała jak konar drewna, ale też tak smakowało. Jej mięso wcale nie było dobre. Kaszubi wyćwiczyli się również w łowieniu ryb na lodzie. Stąd w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie można zobaczyć bogatą kolekcję sprzętu, a także starych fotografii, które przedstawiają właśnie w jaki sposób łowiono ryby właśnie zimą na lodzie. Dziedzictwo kulturowe związane z jeziorami na Kaszubach jest bardzo bogate. Do tej pory można tutaj łowić ryby indywidualnie, ale też często mieszkańcy, współwłaściciele jezior umawiają się na wspólne zarybianie czy też wspólny połów ryb. Oczywiście ryby to również ciekawostki związane na przykład z taką mroczniejszą stroną jezior, jak na przykład legendy o jeziorach, o zjawach, duchach mieszkających przy tych jeziorach. Ale tym opowieściom poświęcimy uwagi trochę kiedy indziej. Oczywiście ryby to też świetna zabawa dla najmłodszych, bo któż nie chciałby wspólnie z tatą czy z dziadkiem wybrać się na ryby i łowić je na wędkę z łódki. Dzisiaj trudno jest się wybrać na te ryby, ale mamy dla Was inną niespodziankę. Wspólnie przygotujemy papierową rybę. A jak spodoba się Wam ta zabawa, to będziecie mogli ich przygotować całe stado.